Witam wszystkich z tej strony Grzesiek. Jest ze mną tutaj kolega Lesław. Jak widzicie na miejscówce, na której z przedostatnim filmem w końcu rozerwałem worek, rozwiązałem, połowiłem nieduże leszcze, jeden taki większy, prawie 3 kilo. Byłem na nocce, no ja oczywiście zadowolony jak najbardziej na plus z tego dnia, z tej nocy, z tego wędkowania. No i dzisiaj, tydzień po dokładnie, przyjechaliśmy sprawdzić, czy ten rezultat, czy to się znowu powtórzy. Ta sama sytuacja z tymi rybami, czy te leszcze wejdą. Jesteśmy tu dzisiaj z kolegą, raźniej troszeczkę, na pewno raźniej jest, w nocy jest z kim pogadać, a tak to po prostu się śpi, co prawda. No nic, pokrótce, te same zanęty, te same składniki, czyli lorpio, rzeka, leszcz, dodane do tego lorpio brown, zanęta leszczowa i glina rzeczna. Jeden do jednego pomieszane, wszystko to samo, na kukurydzę dzisiaj, tylko co? Zrobiłem sobie dwa dni temu trzy puszki kukurydzy w domu do słoja wstawiłem, o tam pięknie leszcz wyszedł, Lesław, tam gdzie tam falka po prawej widzisz, leszczyk w łeb, leszcz się ładnie wyłożył. I ten, także ryba gdzieś jest, może w toni, no nie wiadomo, zobaczymy, może uda się do rana ją zwabić. I tak jak mówiłem, kukurydzę mam tylko trzy puszki, dodałem, wrzuciłem do słoika, trzy ząbki czosnku, zgniotłem, wrzuciłem i przez dwa dni przeszła ta kukurydza czosneczkiem. Do tego wczoraj, przepraszam, przedwczoraj, o, miałem branie na wędkę, przedwczoraj wieczorem poszedłem za blok pozbierać dżdżownice, rosówki. No nazbierałem ich sporo, było ich naprawdę mega, mega dużo. Tam bąbelki są, no fajnie, powiem wam, że ta woda dzisiaj tu po ciebie, Lesław, widzisz, po prawie takie i to bliżej tutaj nas, nie? Gdzieś ta ryba krąży. Tak, tak. I pozbierałem rosówki, poszatkowaliśmy je nożycami i będziemy dodawać je do koszyka dodatkowo. Tak jak zwykle, lewa wędka z procy, to co w koszyku i podaję procą pelecik ten 4 mm oraz kukurydzę właśnie w zapachu, z zapachem czosnku. Będę dodawał tak jak ostatnio, co i róż, całą noc, cały wieczór i zobaczymy, co się uda zwabić, co się uda ściągnąć. Dzisiaj inny fotel, trochę lżej, bo to jednak tamten jest dużo gabaryty. Nie chciało mi się go brać, wziąłem fotel karpiowy. Tutaj mam stoliczek, no i tak na stoliczku wszystko. Prawa, o tu jaki poszedł wir, widzisz? Kurde, no ryba, powiem wam, no kurczę, no jest, jest na tej wodzie, kręci się, no żeruje, widać, bąbluje, no, no jest ta ryba, jest, jest dzisiaj chyba aktywna, no bąble idą, no tu i tu, no tu idą bąble, no wszędzie, powiem wam, że naprawdę, ha, aż widzicie emocje, jak przy zbieraniu ziemniaków, dosłownie, no ale nic, dobra, no słuchajcie, w trakcie będę wszystko opowiadał, prawa wędka, mam tutaj kuleczkę tą turbo, osmo, słodziutką, o fajnie, znowu tam rybka się spławiła na moim nęconym, no jest ta rybka, także prawa wędka będzie na te kulki, w nocy założę, zmienię przypon i prawdopodobnie pójdzie dżdżownica, znaczy dendrobena na haczyk, jedna wędka jak i druga, ale to jeszcze zobaczymy, co się będzie działo, wstępnie prawą wędkę szklaneczką, 4-5 szklaneczek podałem tutaj sobie od razu, takiej mocniejszej zmoczonej gliny, przepraszam, zanęty. Lewa wędka, tak jak mówiłem, to co w koszyku ląduje do wody, plus strzelanie z procy pelecikiem i kukurydzą. No nic, kasterek będę dodawał do koszyczka, dżdżownice, no pff, i na lewą wędkę kukurydza czosnkowa idzie na haczyk i to będzie też do samego wieczora, do nocy, chyba że do ubrania na to do wieczory coś się stanie,
to nie zmienię, ale jeżeli nic nie będzie, to w nocy wkroczy dendrobena, jeżeli będzie dużo drobnicy w nocy, bo ostatnio noc, powiem Wam, delikatnie dziubały, ale wyciągałem, przerzucałem dosyć często, sprawdzając, czy ta dendrobena nie jest zjedzona. No i okazywało się, że, powiem Wam, no nie była, trochę poszarpana, ale były te dendrobeny na tym haczyku, także zobaczymy, jak to dzisiaj się będzie działo. Jeżeli w nocy nie będzie tej drobnicy, dendrobena, jeżeli będzie drobnica obskubywała, zostawiam tu kuleczkę na prawej osmo, słodziutką turbo, a na lewą wędkę będzie non stop szła na haczyk kukurydza. No nic, oglądajcie, subskrybujcie i trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj coś połowić, żeby Lesow coś połowił. Poradzimy sobie, długi podbierak, tu lilię mamy przed sobą. No nic, słucham? Zdręga. No tutaj drobnica jest, ale dalej naprawdę, uwierzcie mi, no pięknie, pięknie ta ryba spławia się i jest, jest, wychodzi. Leszcz wystawia łeb. No mam nadzieję, że popłynie do dna i schyli się po te nasze przynęty na haczykach. Widzimy się za chwilę, może przy braniu, może już przy rybie. Jest pierwsza ryba, zobaczcie, na dendrobenę, taki oto krąpiek, dendrobena obskubana, o, coś takiego drobnego, do wora, rano Wam pokażę. O, płotka ładna, no i jest, Lesław ładną płoteczkę w końcu złowił, a ja póki co... Przepraszam, a ja póki co jeden krąb i na razie tyle, ale nic, do rana jeszcze daleko. O, zobaczcie, taka płoteczka na kukurydze się podwiesiła i później już wymęczyła się i nie było widać brania na kukurydze. O, coś takiego, a teraz coś na kuleczkę waftersa. Coś tam dziubie. O, ja nie chcę nic mówić, no ale pokażę Wam, co na kukurydze złowiłem. Zobacz. O matko, to jest ryba. To jest ryba. Zaraz Wam pokażę. O, spadła, sorry. Dosłownie połknęła haczyk. Wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać, już ciemno się robi, ale taka malutka, dosłownie książkowo zapięta. I chyba jest jakaś w końcu rybka na kukurydze. O, nie ma, ale słuchajcie, branie naprawdę fajne. I myślałem, co jest, ale jest masa drobnicy. Tak jak i u kolegi, o, kolega płotki jakieś tam ciąga, a ja strasznie się tam biję z tą drobnicą. Powiem Wam, że donęcam tą procą i raczej będę chyba jeszcze więcej donęcał, bo tej drobnicy tutaj mam masę. O kurde, tutaj coś już konkretnego bije. Ale piękne branie, słuchajcie, znowu. Nie, no jest coś. Krąpik. No krąb, zobaczcie, no piękne branie. I takie krąpiki, no. Na kukurydze. I jest w końcu jakaś ryba. No mam nadzieję, że płoteczka, aczkolwiek. Mamy krąpia, no troszeczkę większy. Taki największy dzisiaj. O, jest jakaś chyba rybka na kukurydze. Coś się tam uwiesiło. No, krąpiki u mnie. Piękne branie. To może ten, już przypomnę, nie masz. Jak widzicie, robi się ciemno. Słabo i tak już tam za wiele nie widzicie. Kolega tutaj płotki coś tam łowi, u mnie szaleją krąpie. Póki co nic się nie dzieje. Widzimy się w nocy, jeżeli jakaś będzie rybka, czy u mnie, czy u kolegi.
No to się włączę i pokażemy ją Wam. Zobaczymy, co ta noc nam dzisiaj przyniesie. Zrobiło się bezwiecznie, nie ma już spławów w ogóle, leszczy, gdzie były, po prostu wykładały się, wynurzały się te leszcze, było je bardzo dobrze widać. Niedaleko koło nas one się nam spławiały w naszych rejonach, w naszym łowisku i mam nadzieję, że one zejdą na dół i w nocy zacznie się coś dziać, może i teraz wieczorem jeszcze coś się zacznie dziać. No dobra, widzimy się raniutko, ewentualnie jak już będzie widno, a przy dobrych wiatrach może noc będzie długa, długa, długa i nieprzespana. Widzimy się przy rybie i to musi być ładna ryba. Czekaj, by się nie nagrywało. Teraz? Tak. Jest 23:30. Oto taki krąb na kukurydzę. No, robaka ciągle coś ciągało i założyłem kukurydzę. Jest krąpiszon. Coś takiego. O. Duży, fajny. Dobra. I zobaczcie. Taki oto klenik, niemały. Jest wymiarowy. Wrzucę go. O, wrzucę go do siaty. Jutro rano Wam go pokażę już w świetle dnia, ale jestem w szoku. Myślałem, że to leszcz, ale jednak klenik. Zobaczcie. Gęba cała nafaszerowana, zanęta, kukurydza. Wszystko tam wyjada z tej miejscówki, czyli trzeba donęcać. No nic, fajna rybka, fajna. Nie spodziewałem się, pierwszy mój kleń, jeżeli chodzi o noc i dosiad. Zaraz po kleniu moim, tu już ognisko sobie zaczęliśmy rozpalać, Lesław złowił branie mega fajne. O, teraz będę mega fajnie. Zaraz nam ucieknie. Nieduży, ale jest. W nocy, czyli coś północ i zaczęło się dziać. No super. Zadowolony. Coś się zaczęło. Witajcie po nocy. Jak już widzicie, jest widno. Widzieliście, w nocy u mnie był klenik, jedno branie, takie większe. No i u kolegi jeden, jak widzieliście, leszczyk nieduży. I powiem Wam, że nic większego do tej pory. Cały czas drobnica, dziubie, czy to na robaka, czy to na kukurydzę. Krąpia jest masa. No i już takiego nawet niektóre krąpie, no takie ładne. Póki co, no ten leszcz, nie wiemy co się dzieje. Po wierzchu gdzieś tam chodzi, gdzieś tam się pławi. Gdzieś tam wyskakuje, wieczorem wyskakiwał. W nocy w miarę tak było spokojnie. Nie było na wodzie spławów, nad ranem coś tam się zaczęło dziać. Przed świtem. A teraz no są brania non stop, ale drobnica. No może jeszcze jakaś tam podejdzie. O, tu dla kolegi jedną wędkę wyciąga, drugą szarpie. No drobnica się uwzięła. O, jest w końcu moja pierwsza płoteczka. Ale widać nawet te branie takie trochę inne jest niż ten krąb, co? U Ciebie też tak, Lesław, jak płotka? Widać takie agresywniejsze. O, masz prawie, że można powiedzieć, rybę. Wygląda jak ryba, ale to rybą nie jest. To płotka była? Ja myślę, że to krąpiesz. Może być, że się ten rozjaśni, słońce wyjdzie i płatki ruszą. Czy już w sumie tak widać, że to ruszyły, nie? Tak, ale musiałem wyjść. No ale widzisz, u mnie te same cały czas wale. Lej dziada go znam, kur.
Płacz, pan. No jak widzicie, Wiesław łowi płocie, a u mnie drobnica, krąpiej i nic poza tym. Ale łowi, bo zmienił linię, odszedł z dalszej linii, tam gdzie całą noc nęcone. Dał bliżej obie wędki, no i wchodzą mu płocie jakieś tam biorą. I to takie dłoniaki fajne. Nie brało i się uwiesił kolejny krąb. Zakładam białe robaki, no i krąb za krąpiem bierze. Powiem wam, biały robak szarpie. Drobnicy masa. O, właśnie coś takiego. Zwracam z powrotem do kukurydzy, trudno. O, zobaczcie, Wiesław tutaj takie płoteczki ciąga. Ja zmieniam pozycję kamery, bo tam centralnie macie słońce i zbytnio za wiele nie widzicie. Ale to nic, zaraz to poprawimy. Branie na kukurydzę. Jest chyba, coś się w końcu uwiesiło. Co tu mamy? No i mam w końcu, zobaczcie, ładniutka płoteczka na kukurydzę. Tak branie, jakby, powiem wam, o, taka płoteczka ucichły i u kolegi, u ciebie też ucichły, nie? Całkiem coś ucichło. To albo te słońce powoduje, że ta ryba drobna może przestanie brać, może się ruszy ta większa, nie wiem, ale coś to musiało się zadziać, że te brania, no, są już tej drobnicy jakby tak mniej. Jak widzicie, nic się nie dzieje. Słońce w pełni już smali. Pomału będziemy się zbierać. No i za chwilę pokażę wam, co udało się nam złowić. No ja to tam już w ogóle nie mam czym się pochwalić. Kolega chociaż troszeczkę tych płoci dołowił. Pobawił się z rana, trochę połapał. No ja tam nie będę nic mówił, ale czaiłem się na większą rybę, a nie na takie drobne płotki. No nic, pomału będziemy nosić rzeczy, wędki jeszcze w wodzie. No i za chwilę pokażę wam rybki, chyba że jeszcze jakieś będzie brań. Jak widzicie, spakowani kompletnie, nic się nie dzieje. Przestało brać. Ludzie, widać, z wody się zbierają i też mówią, że dzisiejsza noc nic się nie działo. No ja wam pokażę rybki i wypuszczę je. Pokażę wam rybki, no nie za dużo. Operator, jak możesz tu bliżej. Mam własnego dzisiaj prywatnego operatora. Słuchajcie, no nałowiłem trochę krąpi niedużych. Takie krąpiaki, o, sobie uciekają. No nic, no co wam pokazać. No nie ma ich dużo, dlatego je wypuszczę. Niech sobie pływają. Jeden klenik, jak widzieliście, w nocy, o, tutaj boleń szarżuje, atakuje drobnicę. Wypuszczę rybki. No co, tak jak widzicie, wszystko to samo, co w zeszłym tygodniu. Zanęta na haczyku, wędki, te same miejsce, te same rzucanie w te miejsce, ta sama technika. I zobaczcie, tym razem ani jednego leszcza, ryb było mało, a to dlatego, że chyba pogoda się zmienia, było trochę ochłodzenia, deszcze. Znowu idą upały. Tak jak mówiłem, spływały tu łódki. Tutaj kolega jeden właśnie spływał, mówił, że tydzień temu też połowił, a w tym tygodniu nęcił i leszcza. Nic kompletnie, jakieś tam płotki z rana połowił, nie za duże. No i co? No tak jak widzicie, no nie zawsze człowiek łowi. Jeździ na te ryby, ale nie zawsze łowi. Nie zawsze coś się daje złowić. Trzeba trafić na te żerowanie ryb niestety. Żeby one żerowały. Wieczorem, tak jak mówiłem, pławiły się te leszcze, wychodziły i to blisko, w naszym łowiskach, w naszych miejscach, gdzie żeśmy rzucali, nęcili. No i te ryby nie schylały się do tej zanęty, nie żerowały.
nie miały ochotę i koniec, i nic z tym nie zrobimy. No dobra, ja wypuszczam rybki, zwijam się, lecę do domku, nie ma sensu siedzieć dłużej. Oglądajcie, subskrybujcie mój kanał. Aha, jeszcze tu kolegi, pokażę wam siatkę. Oj, myślałem, że już połamałem. Jak widzicie, płotek natrzaskał i takiego mocnego leszczyka. No chodź tu. O, coś takiego sobie połowił i dużo płoteczek. No nic, oglądajcie, subskrybujcie mój kanał. Na razie, trzymajcie się, hej!